Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Witajcie, jestem ja. No, skaczę jak chory człowiek. Kupiliśmy nowy tłumik do 900, taki ładny. Niestety klapka nie pasowała. Wózek Bo za duża rura była na ta. świnioki kupiliśmy za 2,5 koła. I Miki jedzie dzisiaj sprzedać świnioki, a ja jadę pryskać od rana i na A, to. będą ui! O Jezu, taki najedzony, to ale głos inny od razu. Ale pojeb. Dobra, Nie startujemy. wyzywaj, nie wyzywaj, dobra? Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Dobra, jak widzę, 30 kopciucha dostała. Oczywiście z krukowiakiem dzisiaj. Dobra, tutaj zajedziemy na pole. Aha, tu się tak to rozkłada. Kurde. Widzicie, to jest ten hydrauliczny, bez hydraulicznych. O, teraz mam trzy białe. O Boże, gdzie nas tam świnki wywozi? Bo tak to ostatnio była jedna czorno. No, a my pryskamy jęczmień, tu chyba jest. Jary, oczywiście. No, szkuchwa, nienawidzę tego pola. Czemu? Bo jest to pole, nie należy do ciebie. Jak se pryskam, no ale ciul. Bo ja se będę pryskał i koniec. Ogólnie A to dziękuję za. sąsiadowi, aby nie pryskaj, nie? No, dziękuję za piękną aktywność pod ostatnimi filmami z tej serii. Mamy. Tak, jest dobra aktywność, nawet nie widziałem. No, możecie łapkę w górę zostawić. A jest Jeżeli chociaż 1000 wyświetleń? 2000. Wow! I ten, dzięki za piękną aktywność, łapeczkę w górę możecie zostawić, w komentarzu coś tam możecie napisać. I nadal ja nie wiem, jak tą serię nazwać, i dlatego są trzy znaki zapytania. Możecie napisać w komentarzu. Tam już ktoś propozycję podał, ale tak średnio mi pasowała. Bo Zdzichu już jest z innej serii, i dlatego mi nie pasowała. O, jakby ktoś tam nie wiedział. Ten osobnik, dlaczego mi nie pasowało, to dlatego mi nie pasowało, bo Zdzichu jest z innej serii, tak jakby. I dlatego. No, a dzisiaj pryskujemy na chwast. Idźmy. Obryski na pełnej, od rana. Miało być wczoraj wieczorem, ale Gienek zapił kapura. To co zrobiłem? Nic, nic. No. Czekaj, aby se. Dobra, zdjęcie sobie muszę czasem na miniaturkę jakieś. No. Nie wiem jak ten odcinek wyjdzie, ale raczej w poniedziałek go dostaniecie. Bo potem zaś w tygodniu będzie ciężej się zgrać, żeby nagrać. I dlatego ten. A na zapas nic nie będę miał nagrane, bo zaraz do kościółka muszę lecieć i w ogóle. Nie przejechałem chyba jeszcze, nie? Czego? Sprzedaży? Nie, bo to daleko, jo matko. Ja tak tam patrzę, to tam jest druga jeszcze ten sprzedaż. Koło ten w starym tym kółku rolniczym. To jadę tam. O Boże! Tak teraz patrzę na mapę. Też właśnie widzę. Ja wiem, czy takie, znaczy jest kółko rolnicze to było kiedy, a teraz to jest ładnie nawet robione tutaj. Dobra, ja tu jadę sobie z rozłożonym opryskiwaczem po ulicy. Na mnie będą kurde wyzywali. Jeżdżę Ale silosy tu są wielkie, z matko. rozłożonym, ale jadę dlatego, że jadę na to pole. I daleko nie ma, więc można sobie tak jechać. Ej, niech kupimy forsznica? To są trzy forsznice. Boże, bez gardzieli. To co, ale są. Nie no, bizon starczy na te kawałeczki nasze. Te 2 hektary niecałe. Jest to Gdybym pojechali na usługę jaką. w moment Ole będzie. tu silos. Już w moment będzie po żniwach. No. Na 2 razy pole, kurde, ten opryskiwacz za duży. Jakiś mniejszy by się przydał. O, da się sprzedać, pasuje. O kurde, zaraz zobaczycie przypływ pieniędzy. Jest. 3600. 3600? A. Chociaż tutaj w Seasons jest po 4300 za sztukę. To dziwne. No, 4600 za sztukę. To jedź na ten skup, co my byliśmy ten. Kiedyś tam. No, to z drugimi tak pojadę. No, bo ten ogólnie wczoraj wywieźliśmy 3 sztuki. Dzisiaj 3, znaczy dzisiaj 6 chyba się wywiezie, bo po 3 aby wchodzą takie wielkie, są landary z nich. No i dlatego wywozimy tyle. Ogólnie ciepło w miarę jest, to se dach se otworzę, ty. Nie no, cztery by weszły, ale by się nie mogły ruszyć, nie? Gienek tam lubi. Gienek lubi, jak świnie mają komfort.
Tak. No. Bo ja, to jest ich ostatnia droga, to muszę mieć. Ale O czekaj, Jezu, słupki, ale są twarde. ja zobaczę po ile są w tym, w chlewni tutaj te świnie. Po 1300, to wytyfy, dlaczego ten season, po 1800, to czemu ty tam tak mało dostałeś? Dziwne. No dobra, jem. Ale według seasona jest Trudno. po 4300 za sztukę. No dobra. Dach se otworzę, elegancko w 30. Opuszczę sobie. O ja wiem, jak tą stronę podniosłem. Dobra. Ej, czekaj, ja muszę zatankować, ale jestem głupi. Jezu, sorry ludzie ogólnie. Zapomniałem zatankować opryskiwacz. Światła sobie włączymy i lecimy. Ogólnie dużo pytań jest o Tuza. No Tuz jest wydany i nie wiem na jakiej stronie nawet ja go pobierałem, już zapomniałem. Ale jest wydany, szukajcie, a A znajdziecie. na ModHub. Na ModHubie go nie ma. Nie? Nie. To zmieńcie ten początek na inny początek zmieńcie i będzie git. A na pewno będzie, wszystko tam jest. Dla każdego. A już w następnym odcinku żniwa, czyli we wtorek bądź środę zobaczymy. A w żniwa się łeb kiwa. No chyba tobie. No, kiwa się kiwa. Kurde, wąską drogę nam tu zrobili, ja nie wiem jak my tu z headerem od Bizona przelecimy. Choć najprawdopodobniej, bo ogólnie to Bizona mamy pierwszy rok, to ten jest taki właśnie peszek, że przez bramę nam nie przechodzi z headerem. Co ty pierdzi? Aż tam z tyłu przejdzie chyba, nie? Właśnie nie wiem. Przejdzie. Nie, chyba. Bo ta z tyłu jest większa. Właśnie, chyba nie. No, 900 dlatego są włożone świnki, bo po pierwsze szybsza, a po drugie, że 30 muszę pryskać. A Miki O, chce. teraz czorną i łaciatą, Boże. O Boże. I tu może przejdzie. Co przejdzie? A No Bizon. bidon przez tą Aha. bramę. O Jezu, ale z headerem czy bez? Federem. Aha. Ale może, nie? To wiesz, poza odcinkiem musimy przetestować. No, ogólnie jeszcze prasę musimy kupić. Już tam jedną taką metal facha na lik się wyczaiłem. A może masakrę taką też widziałem? Nie, metal facha. Metal facha ładny. Boże, jak kłopci ta 30, matko boska. Pod tą górkę ino. No. Dobra, ładne zdjęcia Kurde, zdjęć porobione. narobił. Kurde, czekajcie, bo tu z tobie, za tu. Przez te słupki w tych kabinach, w tych ursusowych, kurde, nic nie widać, jak się chce skręcić, nie? Wy tam pierdzieli głupoty. No, ty się na stopie nie zatrzymujesz, to tak jest. Dobra, wyjmij ładnie Bo ja wierzynę. zawsze wtedy jadę, jak nikt inny nie jedzie. No. Tak. Czekaj, ta ludzie, ja se tutaj przejadę, tu. I cyk, w krzaki, lance połamane. O, tu widzicie, gnój se przywożę szczepą. Trochę. Tak, a ja wtedy siałem tam. Nie, to Ale ja ten gęste to. nawóz rozsiewałem Ale tam. gęste to żyto. Gęste? To tam Gęste. pewno dał 300 kilo na hektar i się dziwisz. O Boże. Gęste żyto, masne fest. No czekaj, jakby tu teraz to objechać ten słup, a ta. Pa, 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 pa. A ja mam taktykę na ten, na opryskiwanie wokół słupa. Tak? No, driftuję wokół słupa i patrzę póki, żeby lancu mnie przytrzeć, aby. A nie, słup jest przenikalny, no dobra. O! O, na tym polu przed nami to ja robiłem ten, misję, jakby ktoś się zastanawiał. To jedną na live robiłem nawet. Jedną na live robiłem, a drugą poza live. Widzicie jak ładnie potalerzowane tam jest, kurde. Nie wiem co oni tam będą siać, kukurydzę, czy nie wie co. Czy buroka? Nie wiadomo. Uroka do cieloka. O Boż. A my ogólnie buraki chyba będziemy szli, bo tu dobre ziemie mamy. I tam, i będzie trzeba wyczaić jakiś No, kumbał. a na buraki są dość duże dotacje, także... A jeszcze musimy tą prasę kupić. I dlatego sprzedajmy ten nasze sztuki, tuczniki, żeby pieniążki się zgadzały na tą prasę.
bo będzie lipa, jak prasy nie będzie, bo nam słoma zniknie. To handyrka przyjechałem już. Do czego? Handyrek, handyrek, Co to jest? handyrek. Aha, O tym gościu, co teraz sprzedaje. Boże, to ja dopiero od Opka Apollo objechałem opryskiwaczem. Masakra, jak to by to szybko idzie tam te sprzedawanie tych. No 3600. No to dziwne, sprzedawaj tam. Albo czekaj, daj mi. Gdzie? Masz. No, a ja mam 5400. To ty gadam, to sprzedaję. No, aż dziwne, dobra. Jedziemy dalej z opryskiwaczem. No ciul. To za tamtą będzie trzeba sobie dodać tysiaka. No. No to Jeszcze poza. wywozić, czy nie? Bo zaś będzie mało, żeby się. Ten, zaś za mało będzie i będzie mi zimno w nocy. A. No. Nie będę miał się do kogo przytulić. Ogólnie teraz deszczu by się przydało do tych naszych roślinek na tej serii. Cyk, cyk, cyk. Ali, wyprzedzaj. Jak zarówno i w realu by się deszczu przydało. Oj, w realu, tak, oczywiście. Żeby mi ładnie pszenica wschodziła. A jeszcze ci nie wzeszła? Mi już wschodzi. Nie byłem, nie? No ale A no. Tydzień ma mów. W tydzień ciężko, żeby wzeszło. Czemu? Przecież wszystkim wchodzi powyżej tygodnia zazwyczaj. No, tydzień i 2 dni. Jak mi wschodzi, a ja mam też w sobotę się. A godzinę prędzej. O Boże, nie, nawet chyba szybko, nawet jeszcze więcej. No. Dobra, przejedziemy sobie. I czekajcie, gdzieś tu niedobryskane było. O, tu jest. Malny szóstkę, żem zapił, teraz cyk, czwóreczka, redukcja. Światła nawet nie wyłączyłem, kurde. Wstać mnie na ładowanie akumulatorów. Ja to Dobra. nawet bez świateł jeżdżę, człowieku. O Boże. Szkoda żarówek. Szkoda. Jestem ciekaw, ile ogólnie minut ten odcinek wyjdzie. Mało. No, też coś tak czuję, to najwyżej się jeszcze tu gnój na stertę przywiezie. Ta. No. Dobra. Złożymy. I ile tego gnoju tam jest? Niby 3,5 tony, ale się przywiezie tu na pryzmę, a 30 sobie przywiozę. Bo ile to mamy minut? O Boże, 30. 12 minut. No a co nie? No dobra. Zapnę sobie auto, sana i gida. Dobra, jazda. A ty tam daleko jesteś? Dalej, jestem na gospodarstwie. O Boże, to tura tam podepnij. No. No, tur ogólnie wygodny do odpinania, podpinania i tym podobne. O Boże, 28 tysięcy obrotów, na 30 tysięcy. 3000 obrotów, a nie ten 30. Widzicie, poza skalę wjechał tam. Ło, a mnie zarzuciło. Ale ogólnie tu w 30 przydatny, bo dociąża ładnie. Bez wspomagania ciężko się trochę kręci, ale jak się coś zapnie na tył, to idzie. No, ale chyba obciążnik sobie odepnę teraz przyczepą, żeby lepiej przód wyrywało. Ja to bym nawet tego tuza ci radził odpiąć. No tuza będę odpinał, głupi jesteś. Tam tyle jest śrub do odkręcania i w ogóle, że A, cztery. cztery z każdej strony. A zaś weź to natraw potem. To napraw. Natraw. A. W dziury. Ci mówię. A te drzwi widzicie, jak ładnie. No kurde, te drzwi tak fajnie mi się tu majtają, nie? Tak mi się to podoba. A gdzie jest jakaś łyżka? Nie wiem. Pod Jak płotem. nie Pod wiesz? płotem może być. No, pod płotem jest. I obciążnik sobie weź jeszcze z pod płota. A na co mi obciążnik, Mokry człowieku? tym gnój tam. Kurde, się mówię, taczką to. Tam się fylgi łamały. Łyżka malutka i obciążnik. No, zobaczysz. Odepniemy sobie obciążnik z przodu. Lecimy po przyczepę, chyba w chlewni stała. Weź tym drugą może. Nie, tom, bo i tak nie ma tyle gnoju. A tam na wstawki są i ciężej się wysypuje. Nie mam nic.
Dobra. Jeszcze rozrzutnik trzeba kupić w ogóle, bo mówię, tyle nabytku trzeba zrobić, że ma kaplę. Dobra, pakuj walizę. Takie, bo tu trzeba wyzbierać półprzywny, żeby mieć łóżkę. Dobra, stój, bo widzę, że to ci ciężko idzie to cofanie. Dobra, normalnie tago 30 normalnie gnój będzie wodził. Patrzcie, jaki ubornik, kurde. Słomy nie za dużo, bo szkoda. Szkoda, sumy, nie ma sumy. No. Widzicie, prosioki chodzą sobie, jak szczęśliwe tutaj sobie je. No, 58 sztuk obecnie jest. Trochę jest. Nawet dwóch łyżek nie było, ja nie wiem po co ich O Boże, serio nie było dwóch łyżek? nie. Aha, to dziwne, bo myślałem, że będzie trochę. Dobra, to ciul, to się nie wywiezie, to niech se tak stoi na razie i się jutro wywiezie. Zostaw tu tura, opuść. Bo na razie dzisiaj już ciągnik nie będzie potrzebny. No, łapeczkę w górę możecie strzelić subika. Ja wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.